Następny krok razem. To nazwa programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Dziś łódzcy działacze PO przedstawili propozycje partii dotyczące edukacji, kultury, innowacyjnej przedsiębiorczości i cyfryzacji kraju. Posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska twierdzi, że w czasie rządów PO dokonał się przewrót, jeżeli chodzi o inwestycje kulturalne. Wiele instytucji także w Łodzi się rozbudowuje. Kolejny pomysł PO to świetliki. To mają być miejsca, gdzie może być nawet mini przedszkole, gdzie mają się spotykać rodzice, dzieci, dziadkowie i kto tam jeszcze chce, gdzie mają lokalne stowarzyszenia kulturalne i obywatelskie móc działać. PO zapowiada także, że w każdym regionie powstanie Kopernik na wzór Centrum Nauki w Warszawie. Kandydaci obiecują więcej pieniędzy na rozwój innowacyjnych pomysłów i badania naukowe. Tu jest wielka szansa dla Łodzi. Jak Państwo wiecie, w Łodzi w tej chwili jest budowany Bionanopark, to nowa inwestycja technoparku, inwestycja za 70 milionów złotych. Gdyby nie te zwiększone środki, w tym środki unijne na tego typu projekty, w Łodzi nie mielibyśmy tej inwestycji. Kandydaci obiecują także powszechny dostęp do internetu i rozwój e-administracji, dzięki której większość spraw będzie można załatwić przez internet.